Witam. Zajmę się teraz w tym odcinku montażem nowej piasty wału napędowego. Zacznę od przebicia szpilek, bo jak widzicie, te szpilki są fatalne. Gdzieś to musiało długo stać, a tu mam idealne, także zabieram się za przebijanie szpilek. Spróbuję to wybić przy pomocy imadła. Dobrze jest po prostu na kowadle jakimś, jeszcze jak ma się pomoc drugiej osoby, to tym bardziej. Tu mamy podtoczone szpilki, także używamy pobijaka i wybijamy. No, pierwsza już jest. No i tak samo postępujemy z kolejnymi. Szpilki mam wybite. To teraz wybiję z tej piasty, którą będę montował. To już jest złom. Nie nadaje się to do niczego. No i też poszło bez większego problemu. Teraz nabijamy nowe. Zwróćmy uwagę, aby odpowiednio je przymierzyć. Tutaj są ścięte, widzicie? I tym wypłaszczeniem dajemy tutaj do podtoczenia. Nie wbijamy tak, bo nam szpilka nie dojdzie i będzie się obracała w przypadku dokręcania koła. No to zabieram się za nabijanie szpilek. Czyli ustawiam sobie wimadle i dobijam. Delikatnie siada wszystko i kolejna. Ustawiamy i dobijamy. I kolejne szpilki według tego schematu. I tak, szpilki zostały nabite. Bez większego problemu udało się je zmienić. Teraz sobie delikatnie jeszcze to przeczyszczę, przygotuję do montażu i będzie można montować do zwolnicy, do ciągnika i regulować. Później sobie wiosną wyczyszczę, to na gotowo pomaluję, jak już będzie w traktorze, tak aby to wyglądało w miarę jednolicie do całości. A więc myjemy nową część, starą nową część, nadając jej zarówno wygląd, jak i przede wszystkim funkcjonalność, tak żeby to wszystko było czyste i pasowało, pracowało jak należy, zarówno tu pod cineringiem. To samo zrobimy ze zwolnicą, ale to już jak pójdziemy do ciągnika. No to widzimy się za moment. A więc tak, wymyłem, wyczyściłem. Widzicie, nabrało to wyglądu. Przygotowałem już tutaj też zwolnicę. Tak samo wymyłem, wyczyściłem z jednej, z drugiej strony. I co zauważyłem w tej nowej po prostu półośce, w tym wale koła? No już tam kilka osób pisało, że jest to od LEDa, że też właśnie mają takie same z roku 94 we Władku. Co jeszcze zauważyłem? Ta półośka, ten wał jest z lewej zwolnicy. Zauważyłem po prostu po wyżłobieniu zębów, jak zabierało po prostu z której strony. Nie jest uszkodzona, jest idealna. Będzie teraz pracować w przeciwną stronę, będzie z drugiej strony obciążona.
A więc, żeby nie przeciągać, smarujemy olejem sam wał tutaj pod simmeringiem, jak i tutaj, aby to na spokojnie wchodziło tutaj, i montujemy. Widzicie, nakładamy olej, smarujemy, aby nam to fajnie lekko weszło. Jak i tutaj też posmarujemy. O, simmeringi, samo łożysko. No i próbujemy to włożyć na swoje miejsce. Musimy trafić do koła zębatego, jak i do tej flanszy, która jest tam dalej. O, tu mi już weszło. Teraz tam dalej. O. Ale praktycznie jest na miejscu. Teraz muszę dobić do... Musi wejść w łożysko. Zobaczę sobie z drugiej strony. No, warunki są jakie są. To mówią spartańskie, ale o, tu też fajnie weszło. Ale nie ma co narzekać. Okej. Tutaj też dokładnie bieżnie myjemy, czyścimy. Smarujemy łożysko. O. W myśl zasady, kto smaruje, ten jeździ, prawda? I montujemy podkładka. I nakrętka. No i będę, wiecie, dokręcał. I samo mi już wejdzie na swoje miejsce. I przystąpię do regulacji. Zatem widzimy się za moment. No i tu troszkę przystopowałem, żeby was nie zanudzać. Jak widzicie, nakręcam nakrętkę i dochodzi piasta. Tak słychać, jak po prostu siada. O. Dokręcamy do delikatnego oporu, aż przestanie po prostu siadać. I następnie pół obrotu popuszczamy nakrętkę. I to jest prawidłowo wyregulowane łożysko. Jeszcze siada, słyszymy. Nie mam cholera takiej nasadki, więc kręcę po prostu kluczem takim. O, jeszcze siada. O, to już jest opór. Siadło. O, siedzi. I tak jak powiedziałem, popuszczamy pół obrotu, czyli to. Widzicie, mamy na nacięciu, na zawleczkę, ma się znaleźć z tyłu, czyli cofamy pół obrotu, cyk, cyk, i to jest to. I mamy wyregulowane według starej po prostu szkoły. Sprawdzimy luz. Kurde, ciemno. Dzień jest teraz jaki jest, no, krótki. No i tak to wygląda. No i sprawdzamy później sobie z kołem jeszcze to. Jest idealnie. Super, luz międzyzębny. No i tak, po tak wykonanej regulacji montujemy zawleczkę. Okay.
I oczywiście pamiętajmy, aby ją zabezpieczyć, odginając wąsy. Idę po wkrętak. Tu zostaje mi tylko założyć dekiel z uszczelką i to jest finał. No i tak, zawleczkę mam zabezpieczoną, dekiel, pokrywę, jak i tu tą flanszę przygotowaną do zamontowania. Dokręcam te cztery śruby i montuję koło. Jak pojeżdżę troszkę, rozbiorę znowu i sprawdzę, jak to się ułożyło, przereguluję to koło na nowo. Dzięki bardzo za uwagę, za komentarze, za Wasze spostrzeżenia, doświadczenia w tej kwestii tych ciągników właśnie z tych różnych lat produkcji, na temat tych wałów, w jakich to okolicznościach się urywają, niestety odkręcają. No, taki już gdzieś urok, że te koła w tych władkach odjeżdżały. Chociaż i są osoby, które piszą, że naprawdę nic się nie dzieje z maszyną, a maszyna naprawdę intensywnie eksploatowana. Także widzicie, nie ma reguły. No ja mam nadzieję, że nie przytrafi mi się już tutaj nic takiego. Żegnam się z Wami z tego miejsca, montuję koło i wjeżdżam wreszcie maszyną do garażu. Tak to wygląda. T25 Leda. Kurde, już się wystał Władek, jak za starych czasów na zewnątrz.